Witam wszystkich, wyszliśmy właśnie z kontrolnego badania OSG. Po 2 miesiącach przerwy jeszcze nie wszystko się wzrosło. W każdym razie mieliśmy dzisiaj nagrać pierwszy trening przysiadów. Także pomimo tego, że nie wszystko wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, to postaramy się przekazać kilka ciekawych informacji pod trening dolnych partii ciała, także zapraszam. Wchodzę już we wszystkie spodnie. Zaczynamy od mobility stawoskokowego. Zobaczycie najpierw, jak wygląda przysiad przed tymi dwoma ćwiczeniami, które wykonamy, jak będzie wyglądał po. Generalnie jeśli mamy problemu ze zgięciem grzbietowym stawy, to nie ma sensu mobilizować tego stawu skokowego przed treningiem, żeby nie wchodzić w hipermobilność. Także jeśli mamy z tym problemu, to nie widzę sensu mobilizowania stawu skokowego przez pół godziny przed treningiem. Wystarczy po 2 minuty poświęcić na nogę, żeby troszeczkę rozluźnić tę powięź i to na dobrą sprawę wystarczy. Dobra, mamy ostatnie ćwiczenie, jeśli chodzi o mobilizację stawu skokowego i o zgięcie grzbietowe stopy. Zaraz zobaczcie, jak różni się przysiad pomiędzy tym, co było przed mobilizacją, a jak to będzie wyglądało po. Przechodzimy do mobilizacji biodra, z której mam zdecydowanie większy problem, a głównie mam tu na myśli rotatory zewnętrzne stawu biodrowego, czyli m.in. mięsień pośladkowy średni i gruszkowaty. Celowo zmobilizuję tylko jedną stronę, żebyście zobaczyli różnicę w przysiadzie, ile tak naprawdę potrzeba, żeby diametralnie ten przysiad poprawić. Cięższa artyleria. Dobra, zmobilizowaliśmy prawy staw biodrowy. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy obiema nogami i przechodzimy. Znaczy inaczej, biorę się za mobilizację lewego stawu biodrowego i przechodzimy do właściwego treningu. Nie robimy przysiadów w Air Maxa. To nie jest dobry pomysł. Dobra, podczas wykroków koła nam się schodzi do środka, rozluźniamy przewodziciele uda, wzmacniamy rotatory stawu biodrowego. Zrobiliśmy jeszcze uginanie leżąc, ale maszyn nie kręcimy, więc tego nie zobaczycie. Na wege, powie, nie wiem co bym jadł, jakbym przyszedł na wege, jak ja nie wiem. Tańcz od blisko. Jestem niezapomniany o was, przechodzę do pytań, które zadaliście pod poprzednim vlogiem, postaram się odpowiedzieć na te bardziej rozbudowane. Czy pomijasz w swojej diecie rozkładu kwasów tłuszczowych nasyconych do innej nasyconych do wielonienasyconych? Warto dodać, czy rozkład kwasów tłuszczowych ma wpływ na budowanie sylwetki i że poprzez zły rozkład będziemy się bardziej zatłuszczać lub czy zaburzy to nasz metabolizm? Po pierwsze, to nie znalazłem żadnego papieru na to, jaka powinna być optymalna proporcja kwasów tłuszczowych w naszej diecie, natomiast na podstawie kilku badań można wyciągnąć pewne wnioski. I tak, jeśli bazujemy na dietach wysokowęglowodanowych, uważam, że powinniśmy zachować przewagę jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a to z tego względu, że nasycone kwasy tłuszczowe, dokładnie część z nich będzie negatywnie wpływała na naszą wrażliwość insulinową. Jeśli chodzi o nasycone kwasy tłuszczowe i wierzymy w to, że manipulowanie poziomem testosteronu w granicach jego fizjologicznej normy może mieć pozytywny wpływ na budowanie nasycenia białek mięśniowych, to też nie powinniśmy z nich do końca rezygnować, natomiast w dalszym ciągu powinniśmy zachować przewagę jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli chodzi o proporcje, to uważam, że połowę powinniśmy dostarczyć z jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 40% z nasyconych i 10% będzie pochodziła z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które po pierwsze są niezbędne, po drugie wykazują działanie przeciwzapalne, po trzecie mają również wpływ na siłę skurczu mięśnia. W praktyce wygląda to tak, że połowę tłuszczu dostarczam ze źródeł zwierzęcych i oleju kokosowego, natomiast drugą połowę z produktów roślinnych.
oliwy z oliwek awokado, przykładowo. Zachowując taką proporcję, mamy pewność, że mamy przewagę jednej nasyconych kwasów tłuszczowych, na czym nam zależy. Następnie wypadałoby policzyć, ile, jeśli mamy uwzględnioną gramaturę już produktów, z których czerpiemy tłuszcze, wypadałoby policzyć, ile dostarczamy z nich omega-6 i na podstawie tego dobrać odpowiednią gramaturę omega-3. I tutaj niestety jesteśmy skazani na 1 do 1. Arek, do jakiego czasu polecasz masować? Jaki czas? Czy dopóki ciężary idą do góry? W okresie budowania masy mięśniowej, co wiąże się z dodatnim bilansem kalorycznym, zakładam, że ta siła powinna iść praktycznie z tygodnia na tydzień do przodu, pod warunkiem, że mamy dobrze zaprogramowany plan treningowy. Natomiast jeśli mówimy o sylwetce, to sugerowałbym ukierunkować kilka tygodni pod kątem deficytu kalorycznego w celu uwrażliwienia komórek mięśniowych na insulinę. Na dzisiaj tyle. Staram się nie przedłużać i nie zajmować waszego czasu, także do zobaczenia następnym razem. Cześć.